Witam. Dzisiaj przedstawię wam 12 ciekawostek o Hashiramie Senju. Zapraszam. Hashirama jest japońskim słowem, które odzwierciedla przestrzeń pomiędzy dwoma filarami. Jest to gra słów, ponieważ zostało powiedziane, że Hokage to filar podtrzymujący wioskę. Natomiast jego nazwisko Senju oznacza tysiące dłoni. Jego twarz na skalę Hokage ma pęknięcie na grzbiecie nosa. Podobnie jak w przypadku Hiruzena, to pęknięcie czasem występuje, a czasem nie. W omakę 129 odcinka Naruto Shippuden twarz Hashiramy pojawia się na krótko w fajerwerkach. Urodził się 23 października, a jego grupa krwi to B. Kiedy poznał Hashiramę, miał 147 cm wzrostu, natomiast w chwili śmierci miał 55 lat, 185 cm wzrostu i ważył 74 kg. Opanował wszystkie 5 podstawowych natur czakry oraz yin i yang. Jego hobby było rzeźbienie w drewnie i bonsai. Najbardziej chciał walczyć z Madarą Uchiha. Wielokrotnie też to zrobił. Z jedzenia najbardziej lubił grzybowe zosui. Posiadał co najmniej jedno dziecko z Mito Uzumaki, jednakże nic o nim nie wiemy, poza tym, że było ono rodzicem Tsunade i Nawakiego. Do dziś nie wiemy, jak Hashirama zginął, wiemy tylko, że było to na pierwszej światowej wojnie Shinobi. Najpopularniejszą teorią jest choroba, jako że nie znamy nikogo z jego czasów, kto mógłby go pokonać. Był on hazardzistą, a jego wnuczka odziedziczyła tą skłonność. To nie koniec niewiadomych o tej postaci i nadal nie wiemy, gdzie nauczył się trybu mędrca. Naszyjnik, który nosiła Tsunade, a później Naruto, należał do niego i był zrobiony z kryształowego klejnotu, a jego wartość była tak duża, że można było za niego kupić 3 kopalnie złota. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!